w miejscu, gdzie miały być wobry, dwa duże psy. Kurczę, ten jeden to jest chyba przywiązany. No, byłem tutaj wcześniej. Tam jest jakiś łańcuch na tym. A, kurczę, gdzie to jest? Tu jest jakiś łańcuch. Byłem tutaj tydzień temu, to nic nie było. Co one tu robią? No, chyba to nie jest to, o czym myślę, czyli ochrona przed bobrami poprzez psy. Jak zaczęły szczekać, może ktoś się pojawi w okolicy. No, dziwne, dziwne. No co, pieski? Czy ty jesteś tutaj uwiązany? Chodź, piesek. No jesteś tutaj uwiązany na łańcuchu. Nie wiem, o co tu chodzi. No ale tutaj ma łańcuch. A to jest ten ciek, który tam się głębiej ciągnie. I tam jest taki korytarz, przez który bobry wchodziły sobie. No ale po co miałby tutaj ktoś psy wiązać? No one się nie oddalają, mają chronić chyba. No masakra. No dobra, tamten płynie przez rzekę. Chodź, piesek. A ten, on wygląda, jakby się zaczepił. Oj, biedaki. Ty to się tutaj zaczepiłeś i ty już jesteś tutaj kilka dni chyba. Chodź. No co, piesku? No nie bój się. No nie bój się, ojejku. Nic ci nie zrobię. Zaczepiłeś się tutaj. Z łańcucha musiałeś z podwórka przyjść gdzieś stamtąd pewnie. No tamten już tam wraca. Ale tam ktoś jedzie rowerkiem też daleko. No ciekaw jestem, co tu się, o co tu chodzi. No dobrze, dobrze. Chodź, spróbuję cię uwolnić. To co zrobimy z tym łańcuchem? Czy my się zakumplujemy? No nie bój się. Ale łańcuch, ty się... Ale łańcuch, no. Od krów. Jak mam ci go zdjąć? No to ja się boję, żeby cię dotykać, bo my się nie znamy, nie? A czy ty z tym łańcuchem dojdziesz? Do domu? No co, piesku? Może chwilę tutaj... Może chwilę tutaj posiedzę, to się zakumplujemy, co? I jakoś ci pomogę. Ten łańcuch, no tam łatwo byłoby cię odpiąć. No zaczepiłeś się. Daj, spróbujemy. No nie bój się, chodź. Tutaj odepniemy. No nie bój się. Odepniemy tutaj. Odepniemy. Czy nie odepniemy? Odepniemy. O. Jeszcze odrobinkę. I już będziesz uwolniony. Możesz wracać do domu. Trochę. No wracaj sobie. Przepłyniesz przez rzekę? Tak. Kurczę, byś tutaj z głodu nie miał ciekawie. No, możesz wracać. Tak, możesz wracać. Co? No chodź, no chodź. No dobra, psina, dobra. No jejku. Jeszcze nie wiesz, że możesz sobie pójść. No chodź, nie bój się, już jesteś wolny. Chodź, pójdziemy razem. Tam jest łańcuch.
Chyba go wywalimy. Jak teraz przez rzekę? No chodź piesku. Chodź piesku. No chodź. No chodź. Zobaczymy bobry. Haha. A to miejscówka na bobry. Ale tutaj wody było mocno. Stamtąd sobie gałęzie do wolburki targają. Tutaj chyba stołówka. No i tutaj miało być filmowane. No ale dzisiaj chyba nic z tego. Chodź piesku. O, już tak, jesteś wolny. Tylko przez rzekę jeszcze musisz. Plum. O Jezu. Znajdę płytsze miejsce. Może nie. No, chyba tutaj nie skaleczył się. Są tu jakieś czerwone. Ale to nie jest od krwi. Na takim łańcuchu. Oj, by tu głodował. A jego kumpel go nie chciał opuścić. Razem sobie siedzieli, tylko kumpel poszedł tam, a ten gdzieś poszedł wzdłuż rzeki, żeby chyba płytsze miejsce znaleźć, żeby na drugą stronę.